się odnajdywanie się w tego typu sytuacji. W przypadku Władimira Putina i w porównaniu z tymi przywódcami, których wymieniliśmy, jest w zasadzie no, jednoznacznie na korzyść. I w związku z tym ten wzorzec, na korzyść Putina, w związku z tym ten wzorzec właśnie ze względu, myślę, na, to jest ten decydujący element, na ten czynnik personalny po prostu no, się nie sprawdził. A jakie są metody komunikacji między społeczeństwem a przywódcą w tych innych państwach, które państwo opisują? No oczywiście to rozgrywa się bardzo różnie, w zależności od tego, z jakim tak naprawdę subregionem na tej przestrzeni polaryckiej mamy do czynienia. W przypadku tych krajów, które są krajami autorytarnymi, albo nawet, jak niektórzy twierdzą, totalitarnymi, jak w przypadku okresu Nijazowa czy Berdy Muhammedowa, to tak umacnianie autorytetu władzy i utrzymywanie wizerunku tej władzy jako właśnie dbającej o pomyślność obywateli narodu, dokonuje się trochę innymi metodami. Można być tak bardziej silniejszy. No, bo z jednej strony oczywiście wykorzystuje się też media, które są właściwie w przypadku tych krajów właśnie takich o systemach autorytarnych jednak dużo bardziej kontrolowane i ten element właśnie pluralizmu w zasadzie w ogóle nie występuje, no po prostu tak jest trochę inny układ, niezależnie oczywiście od zastrzeżeń, które możemy mieć do systemu medialnego, ale system kontroli nad przekazem w tych krajach jest dużo większy. W związku z tym też władze mogą wykorzystywać w dużo prostszy sposób te środki pokazujące sobie tutaj zwyczajnie świecie różne wizyty gospodarskie, prawda? Że tak jak w przypadku Turkmenii, to publiczne łajanie członków rządu, tak, gdzie Nijazow zasiadał na spotkaniach z ministrami, którzy stali na baczność, albo notowali skrzętnie wszystkie jego polecenia, albo po prostu byli obsztorcowywani za i na przykład zwalniani ze swoich posad, a potem najczęściej lądowali w więzieniach w sytuacji, gdy prezydent wyrażał właśnie gniew w związku z jakimiś tam niepomyślnymi decyzjami. Więc na trochę takim bardziej, powiedziałbym, łopatologicznym, takim bardziej siermiężnym poziomie to jest wykorzystywane, ale też jakby uwarunkowania systemowe sprawiają, że też jest jakby łatwiej prostsze środki wykorzystywać, by tego typu wizerunek jakiś taki władzy w społeczeństwie umacniać. Alicja Suchanowicz. Ja bym chciała dodać, bo to jest właśnie bardzo istotna różnica między programem Telemosty w Rosji i wszystkimi tymi typowymi propagandowymi zabiegami, które obserwujemy w innych republikach radzieckich i również w Rosji, bo takie też są. To jednak nabrało charakteru pewnego rytuału. I to jest taki rytuał bardzo szczególny, bo w nim jest element interakcji społeczeństwa z władzą. Dzisiaj to jest wyreżyserowane, jest to ustawione, to ta interakcja jest. Czego nie można powiedzieć, prawda, o scenach, gdzie jest jakaś wizyta gospodarska, bo to jest albo incydentalna ustawiona tutaj co roku. Społeczeństwo dostaje swoją szansę przepytania przedstawiciela najwyższej władzy, przyniesienia swoich problemów, podzielenia się z nimi. I w tym sensie ta formuła jest unikalna. I to, co mówiliśmy wcześniej, że były próby kopiowania, to się nie udało. Unikalna formuła plus Władimir Putin, to jest ten przepis na sukces. Będziemy kończyć już od Z7 Wschód. Moimi gośćmi byli dr Alicja Suchanowicz z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję. I dr Szymon Kardaś, także z tego Instytutu i z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu bardzo. Żegnam się z Państwem. Piotr Kogorzewski. Do usłyszenia. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Biblijne ustosunkowanie się. Autopromocja. Polskie Radio 24. Gospodarka dla każdego. Od poniedziałku do piątku w Polskim Radiu 24 o 18.45. Dziś o tym, czy bez przemysłu możliwy jest zrównoważony rozwój gospodarczy. O tym także w naszym serwisie internetowym Gospodarka Polski Radio.pl. Cykl audycji powstaje we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu Edukacji Ekonomicznej. Polskie Radio 24. Światowa szachownica czyni rozmowy o geopolityce. Dokąd zmierza świat i jaki to będzie miało wpływ na nasze życie? Każdą środę tu po 21.30. Grzegorz Ślubowski. Zapraszam. Autopromocja. O czym dzisiaj chcę mówić?
czym bliżej było do dzisiejszego dnia? Jest piąta. Tym bardziej. Polskie Radio 24. Informacja dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. W Bolesławcu na Dolnym Śląsku oficjalnie powitano żołnierzy amerykańskiego 588 Batalionu Inżynieryjnego wchodzącego w skład pancernej brygady grupowej grupy bojowej. Kilkuset żołnierzy wraz ze sprzętem wojskowym stacjonuje w koszarach 23 Śląskiego Pułku Artylerii. Dowódca amerykańskiej pancernej brygadowej grupy bojowej pułkownik Christopher Nori powiedział, że cieszy się, iż jego ludzie mogą ćwiczyć z polskimi żołnierzami. Możemy bardzo szybko się przemieszczać, gdyby zaszła taka potrzeba. Nasza obecność tu jest symboliczna, ale możemy też na zachodzie Polski ćwiczyć z naszymi polskimi kolegami, bo tu jest przecież 11. Dywizja Kawalerii Pancernej. Jak na dość krótki pobyt amerykańskich żołnierzy w Polsce przytrafiło im się już kilka wypadków drogowych, ale to było nie do uniknięcia. Usprawiedliwia generał Jarosław Mika, dowódca 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Myśmy podwagę ostatnie warunki atmosferyczne, które były na drogach. Dziś już mogę powiedzieć otwarcie, że nasi sojusznicy przyzwyczaili się do naszych drog, do tych warunków. To jest normalna rzecz przy przygotowaniu, że dochodzi do jakichś wypadków, aczkolwiek staramy się tego unikać jak najbardziej. Amerykanie zostali ciepło powitani przez mieszkańców Bolesławca. Wiele osób chodziło i fotografowało się z polskimi i amerykańskimi chorągiewkami. Na rynku zorganizowano polsko-amerykański piknik polsko. Kilkuset mieszkańców Świdnika na Lubelszczyźnie reaktywowało świdnickie spacery w 1982 roku. Świdniczanie w porze nadawania dziennika telewizyjnego wychodzili na ulicę i spacerowali, demonstrując w ten sposób swój sprzeciw wobec propagandy ówczesnej władzy. Akcja gromadziła parotysięczne tłumy. Ówczesne władze, chcąc zmusić mieszkańców do zaprzestania akcji, wprowadziły wcześniejszą niż w całym kraju godzinę milicyjną o 19:00. 35 lat po tych wydarzeniach mieszkańcy Świdnika znowu wyszli na ulicę swojego miasta na spacer, aby zaprotestować przeciwko manipulacjom w telewizji publicznej. Złożyli kwiaty przy pomniku upamiętniającym świdnickie spacery, a następnie przeszli ulicą Niepodległości. Trzymali transparenty m.in. z napisami "Jesteśmy ciemnym ludem", "Smok truje", "TVP oszukuje". Za swoją postawę mieszkańcy Świdnika otrzymali w 1982 roku Krzyż Solidarności. Jedną z prestiżowych, symbolicznych nagród nielegalnych Komisji śledzić, Krajowej NZZ Solidarność. Terrorysta, który z maczetą rzucił się w piątek rano w Lurze na wojskowy patrol, nie chce składać żadnych zeznań. W zamachu dwóch żołnierzy z pułku spadochronowego odniosło lekkie obrażenia. Z Paryża Marek Brzeziński. 29-letni Egipcjanin został przez trzeciego z żołnierzy w patrolu trafiony czterema kulami z broni automatycznej. Obrażenia były na tyle poważne, że życie terrorysty wisiało na włosku. Dzisiaj nic już nie zagraża. Gdzie jego przesłuchać prowadzący dochodzenie, ale zamachowiec odmówił składania jakichkolwiek zeznań. Jego ojciec w Egipcie powiedział: przypomina nam dzieło, na wiadomość, którego dokonał Jezus, znalazł nazwisko syna. Nie wierzę, że to on był sprawcą tego zamachu. Gilles Kepel jest politologiem specjalizującym się w problematyce świata arabskiego. Ale ludzie... To nie był ktoś o takim klasycznym profilu osobowości terrorysty, nie pochodził z najuboższej klasy, skończył studia prawnicze, należał do kadry menedżerskiej w firmie w Dubaju. Nie zrobił tego zatem z pobudek socjalnych. On uwierzył w ideologię państwa islamskiego. Policja nie natrafiła na żaden ślad mogący świadczyć o jego powiązaniach z dżihadem. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dekret imigracyjny Donalda Trumpa nadal nie obowiązuje. Sąd apelacyjny odrzucił wniosek amerykańskiego rządu o natychmiastowe anulowanie decyzji sędziego federalnego z Seattle, który wstrzymał wykonanie rozporządzenia. Z Waszyngtonu, Marek Wałbuski. Sędzia federalny James Roberts wydał w piątek orzeczenie o czasowym zawieszeniu dekretu Donalda Trumpa, wstrzymującego na 120 dni program przyjmowania uchodźców oraz na 90 dni wszelką imigrację z Iranu, Iraku, Libii, Somalii, Sudanu, Syrii i Jemenu. Rząd Stanów Zjednoczonych podporządkował się tej decyzji. 60 tysięcy wiz odebranych obcokrajowcom zostało przywróconych, a służby graniczne dostały polecenie stosowania wcześniej obowiązujących procedur. Jednocześnie Departament Sprawiedliwości złożył apelację oraz wniosek o natychmiastowe zawieszenie decyzji sędziego Roberta, argumentując, że dekret prezydenta Trumpa jest zgodny z konstytucją i że został wydany ze względu na bezpieczeństwo narodowe. Sąd apelacyjny w San Francisco odrzucił wniosek Departamentu Sprawiedliwości o natychmiastowe przywrócenie dekretu i poprosił obie strony o przedstawienie na piśmie pełnej argumentacji prawnej. Na złożenie tych dokumentów dał czas do poniedziałku, co oznacza, że przynajmniej do tego czasu dekret Donalda Trumpa nie będzie obowiązywać. Z Waszyngtonu Marek Wałbuski, Polskie Radio. Odchodzenia urodzin Heroda.
Wracamy do kraju. Dzień jest zachmurzony, burze na krańcach południowych, większe przejaśnienia, słabe opady śniegu, na Podkarpaciu również deszczu ze śniegiem. Temperatura od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie przez około minus 1 w centrum do plus 3 na Podkarpaciu. Wiatr ma być słaby i umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po 5 pora na rozmowę Krzysztofa Grzybowskiego. Polskie Radio 24. Nie ma dla tego po prostu, aby wypełnić kartkę. Naszym gościem jest pan Tomasz Krzyżewski, sekretarz redakcji portalu niepełnosprawni.pl. Dzień dobry. No i porozmawiamy o bardzo ciekawej sytuacji, o sytuacji na rynku pracy. Od wielu miesięcy słyszymy bardzo optymistyczne informacje. Te wskaźniki bezrobocione cały czas, to być może powoli, mimo tego cały czas systematycznie spadają. Mamy najniższe bezrobocie od 25 lat. No, ciężko nie uznać tego za sukces. I w tym wszystkim wydaje się dla mnie, że Pan Jezus Chrystus, to znaczy te zmiany nie ma przyjemności, nie przekładają się na sytuację osób niepełnosprawnych, które chciałyby pracować. Nie wiem, czy takie malutkie, bo według badań 5 milionów osób są osoby z jakąś niepełnosprawnością. Dobrze, cofamy małe ale, duże ale. Należałoby wziąć z niej naukę przez drogę i zastosować w naszym życiu. O czym się mówi od wielu lat, właściwie kilkunastu. Ale tak naprawdę Biblia jest pełnym i końcowym Bożym objawieniem dla człowieka. Osób z niepełnosprawnością w Polsce to jest wciąż około 20-25%. To potrzebujemy wiedzieć dla naszego duchowego życia. Osoba z my nie musimy iść na zewnątrz Biblii po cokolwiek i zasięgać po, tak naprawdę dlatego, że wszystko, co potrzebujemy, mamy w Piśmie Świętym. Boże Słowo mówi nam, jak mamy pokłaniać się Bogu, narodem, nie wiem, jak obchodzić wieczerzę pańską, mówi się o naszych, jak ewangelizować zrobione masy, lepsi. Ale to Tomasz, to jak ofiarować zarobione pieniądze, aby otrzymać pracę pańską i wszystkie inne rzeczy odnoszące się do chrześcijańskiego życia. O tym wszystkim Pismo Święte, Biblia nas informuje. Ale nie informuje o tych świętach, które na początku ja wymieniłem. A nie razu w Biblii Bóg nie porucza nam obchodzenia święta Bożego Narodzenia. Wartujcie Biblię od porządku Pracy w Polsce zaczyna brakować. A nie razu, ani jedno miejsce nie właściwie tak jest od wielu miesięcy. Jest nam powiedziane, się, abyśmy pamiętali śmierć pańską, pracodawcy być może trochę łaskawszym okiem, ale nigdzie w Nowym Testamencie nie znachodzimy nakazu ani Jezusa, ani apostołów, nie można też powiedzieć, abyśmy obchodzili urodziny Jezusa. Jest jakby gdyby Jezus pragnął, abyśmy to czynili, to na pewno On by nam to nakazał w swoim głowie. Jak i kiedy obchodzić konkrety. Poinformował nas, na portalu, jak mamy obchodzić wieczerzę państwa. Zdiagnozować, o co chodzi, dlaczego tak się dzieje, że ale nie z jednej strony słyszymy od pracodawców, że chcieliby zatrudnić pracownicę. Natomiast widzimy ze Słowa Bożego, z niepełnosprawnością mówili, że ono, chcieliby pracować. Jedynie ono powinno być fundamentem naszej wiary i nauczycielem naszego życia. Boże Słowo. Stronie właściwie. Widzimy z Bożego Słowa i historii Kościoła, że apostołowie i pierwszy Kościół nigdy nie świętowali narodzenia Chrystusa. Jeżeli chodzi o odpowiedź, na pierwszym miejscu 73% odpowiedziało, że można z całą pewnością powiedzieć, że Boże Narodzenie nie jest doktryną Słowa Bożego. 17, kilkanaście lat. Chodzi dla mnie o święto. Ale to samo pytanie, Boże Narodzenie. Dziś w domyśle, dlaczego dziś niewiele osób niepełnosprawnych pracuje. No i na pierwszym miejscu, że czym jest święto Bożego Narodzenia? Dokładnie to samo. Zastanówmy się na tym i rozważmy. Dokładnie ta sama odpowiedź. Pracodawcy, ponieważ Boży ludzie, a więc tak chrześcijanie, powinni być ludźmi w Biblii, a nie przyzwyczajeń czy tradycji kościelnej. A więc powinni żyć według nauki Bożego Świętego Słowa. Ono jedynie powinno być naszym drogowskazem. Boże Słowo. A nie nauka kościelna i nie żaden duchowny. Każdy ma swoje doświadczenia. Ksiądz, pracodawcami. Wszyscy mamy doświadczenia z pracodawcami różne i tak naprawdę Boże można powiedzieć, że wiele osób z niepełnosprawnością też trafia na sam różnych fakt, ludzi. Że świętowanie Bożego Narodzenia może to jest ta opinia nie jest nigdzie wspomniane w Biblii, własne doświadczenie. To jest to dla nas to dostatecznym dowodem, skoro mówimy o tych powinno być dostatecznym dowodem, być może będę teraz bardzo niesprawiedliwy, wiele osób skrzywdzę, ale wśród tych odpowiedzi, które pojawiały się 12 lat temu i pojawiäche się teraz, jest też jeden punkt. Czy wiecie, skąd pochodzi to święto?
nie opłaca im się, wolą żyć z renty. W styczniu 2017 roku na taką odpowiedź wskazało 9% pytanych. 12%, 16%. Ale próbuję to zestawić z tą odpowiedzią dotyczącą tego, że pracodawcy nie chcą ich zatrudniać. Był prawdziwym propagatorem babilońskiego systemu. Wbrew sobie tak naprawdę, który w czasie życia opanował świat. Pukanie do pracodawcy był to ustrój zorganizowanej konkurencji, bazującej na wytwarzającej korzyści w systemie ekonomicznym. Można jakoś połączyć te dwa wynika. Bo skoro Nimrod budował wieżę Babel, tak jak mówię, jakaś taka wieść gminna, że pracodawcy nie są przychylni, mówiąc delikatnie, to po co się szarpać? Ma pan rację. No, Nimrod po co właściwie pochodzi zaczynać od hebrajskiego słowa z góry skazana na marad, porażkę, na przegraną, oznaczającego rebelionista. Dużo się o tym mówi, lęk przed utratą renty. Bo on renta był jest największym niska, ale światowym wielbicielem. W miarę pewna. Natomiast rynek pracy, no raz praca jest kochankiem kobiet. To jest właśnie to szarpanie się czasami całe. I tak naprawdę ludzie bardzo się obawiają tego, i że w momencie, kiedy podejmą pracę na kolejnej on powiedział, lekarskiej, że kocha wszystkich i wszyscy kochają jego. Że nie są już niezdolni do pracy. No skoro pracują, to nie jaka są to zdolni była do pracy, to są zdolni, czyli nie przysługuje Nimrod renta. Był do tego stopnia zły i bezbożny, uprawnienia, świadczenia, że poślubił swoją własną matkę. Jest to ogromny lęk. Wydaje się, że po wczesnej śmierci wydaje się, że to może być Nimroda, problemów takiej jego matka zawodowej i żona osób z niepełnosprawnością. Przeżyła diabelską naukę, dalej szukając przyczyn, że żyje razie, on nadal jako duch. Mogli na przykład procentowo twierdziła, że w nocy to z usuniętego dnia drzewa wyrosło wiecznie zielone drzewo. Jest szansa, że wiele osób w tym momencie takim twierdzeniem krzywdzimy, ale że no, mimo wszystko które symbolizuje nowe życie zmarłego Nimroda. Być może brakuje im przekonania, być może brakuje im każdą wiary, rocznicę jego urodzin Nimrod miał odwiedzać to zawsze zielone drzewo i zostawiać chodnik prezentów. Z drugiej strony, na skutek jej intrygi za taki stan rzeczy możemy Babilończycy zaczęli stopniowo postrzegać Semiramis, czyli matkę tego, może się boją, może nie mają przekonania, może jako królową nieba. A na ile? To jest kolejny punkt, o którym my a Nimrodowi zaś nadano różne imiona. Różnego rodzaju rozwiązania prawne. Między brak zachęt albo zachęty, które nie do końca spełniają swoją rolę. Zachęty, system zachęt jest dosyć po długim okresie bałwochwalstwa Nimrod dofinansowania był do pensji, to dosyć wysokie dofinansowania w wielu przypadkach. Istnieją wszelakie możliwości jakiegoś dostosowania powierzchni biurowej na przykład, czy powierzchni w ogóle miejsca pracy. Natomiast wydaje się, że ten katalog zachęt tutaj mamy prawdziwą genezę, to znaczy jest bożonarodzeniowego drzewa. Z tym, że ten tak naprawdę pewna stała liczba matki osób korzysta, znaczy na stałą liczbę Semiramis osób korzystają z tego typu wsparcia jak dofinansowanie. I tutaj też stał się głównym obiektem w zasadzie niewiele się zmienia. Zmienia się struktura pracodawców, którzy korzystają z tej pomocy. Z rozpowszechniło się zakładów pracy, na coraz więcej zakładów z otwartego rynku pracy. Ona tam się zaczęło. Natomiast co do liczby osób, tak naprawdę też się tu niewiele zmienia. Zmieniły się tylko imiona w zależności od kraju. Do swojego końca. Ale dużo. Ale to jest zadziwiające, no bo ja w Egipcie nie rozumiem, że być może te zachęty zatrzymały się. Charakter tych zachęt zatrzymał się. Ale jednocześnie zmienia się rynek. No i w tej chwili mamy niedobór pracowników. Cybele i wprost już mówi o tym, że pogańskie brakuje rąk do pracy. Z każdym miesiącem może być gorzej. A tu mamy kilka milionów nawet ludzi, którzy dojeżdżają na tę pracę, czekają. Japonii, owszem, są niepełnosprawni, i w Tybecie ale w zawodach, znaleźć można było opiekunki, różne rzeczy możemy robić. A jednocześnie właśnie mają ten bonus w postaci wsparcia od państwa, bardzo konkretnego. Więc wydawałoby się, że przynajmniej w jakiejś mierze przed narodzeniem Jezusa pracodawcy tym bardziej powinni po nich teraz sięgać. No, raz, że rozwiązują problemy przed narodzeniem Jezusa dwa, idzie za nim pewnego rodzaju wsparcie również finansowe. Warto wiedzieć, że w okresie
drugiego i czwartego wieku naszej ery. Jeszcze, 25 grudnia przypadał na dzień urodzin. Faktem jest, że trzeba sobie powiedzieć też wprost, część osób z niepełnosprawnością pracować nie będzie. Jest część osób, których niepełnosprawność nie oczekuje tego, że jest 100% niepełnosprawności. Też nie chciałbym zostawić takiego wrażenia, że ktoś tak w ogóle pomyślał, bo sama niepełnosprawność czasami jest taka, że w zasadzie jest oczywiste, że ta osoba nigdy nie podaje pracy. Greckiego Apolona i tak jakby wspieranie takiej osoby systemem świadczeń, czy dla opiekunów, czy dla niej samej rentą i tak dalej, jest wtedy jak najbardziej w porządku. No musimy kiedy poganie rzymskiego świata tysiącami zaczęli przyjmować nowe popularne chrześcijaństwo, w Europie Zachodniej czy w Unii Europejskiej w ogóle, wnosili swoje pogańskie zwyczaje i wierzenia pod chrześcijaństwo imiona chrześcijańskie. Polskie Radio 24. Pomysł Madonny, 15 minut matki po 5 dziecka, w Polskim Radiu 24 czas na audycję Kobiety Sukcesu, Kobiety Biznesu. Zwłaszcza w czasie świąt Bożego Narodzenia. Współpracy z Narodowym Instytutem każdego roku święta ludzie śpiewają klęczkę. Mój Zabłot, zapraszam na audycję Kobiety Sukcesu, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest pani Zuzanna Stańska, absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, pasjonatka nowych technologii. Własną firmę rozwija od 2012 roku z sukcesem. Dzień dobry. Dzień dobry. Własna firma, czyli co? Można powiedzieć, to są tak naprawdę dwie różne działalności. Pierwsza to jest działalność, która polega na tym, że pomaga muzeom w tworzeniu, kreowaniu przez całe nasze życie wychowani strony internetowych, aplikacji mobilnych. Też sprzątamy na przykład stare takie realizacje, doprowadzamy je do jakiegoś stanu użyteczności. Nigdy nie pytaliśmy, faktycznie od 2012 roku o nazwie muzeum robimy takie rzeczy. Natomiast moja druga działalność to jest coś, co na początku była aplikacją mobilną o nazwie DailyArt, a teraz rozrasta się trochę na jakieś kolejne aktywności. O tym rozrastaniu, o tych kolejnych działalnościach będziemy rozmawiać w dalszej części audycji. Ale od razu powiem, że aplikacja DailyArt, aplikacja na telefony, na smartfony, dała pani niesamowity efekt w postaci sukcesu, ponieważ znalazła się pani dzięki niej na liście liderów Nowej Europy, stworzonej m.in. przez Google i Financial Times, a także zajęła 13 miejsce w rankingu najbardziej kreatywnych w biznesie magazynu Bliźni. Proszę mi powiedzieć tak od razu, czy takie nagrody panią uskrzydlają, dają poczucie, że dlatego też to, co pani robi, ma sens, czy trochę uspokajają, na wiele że przed właśnie jest pani na dobrej ścieżce i należy robić to dalej. To jest jasno ukazane w cudownej książce dostawać taki metrowy i znajdować się na różnych listach. Więc zawsze bardzo się cieszę. No i faktycznie jest to takie jakoś konstytuujące. Muzeum był startupem, który za cel obrał sobie cyfryzację muzeów. Na czym polega cyfryzacja muzeów? Co to właściwie jest za działalność? Polega ona przede wszystkim na tym, żeby przybliżać muzealne zbiory i kolekcje. My nic nie możemy poradzić temu, że zostaliśmy wychowani i tam nie internetu, różnych narzędzi cyfrowych. Muzea oczywiście nie wszystkie, ale kojarzą się jednak powszechnie z obowiązkowymi kapciami, z wytwórnymi paniami strażniczkami najczęściej. Czy placówki chcą się cyfryzować? Czy robią to chętnie? Jaki jest stosunek szefostwa do tych nowych form komunikacji? Mi się wydaje, że muzea już wiedzą, że muszą. Znaczy muszą, bo ludzie tego od nich wymagają, ale też ze względu na to, że systemowo się wymusza takie zmiany, więc chyba tutaj już nie ma dyskusji, po prostu to się dzieje, tylko teraz jest walka o to, żeby to się działo sensownie. Pani jest absolwentką historii sztuki. Czy od razu wiedziała pani, jak będzie wyglądała pani ścieżka kariery? Czy wyobrażała siebie pani właśnie w pracy, nie wiem, w muzeum na przykład, czy na uniwersytecie? Skąd w ogóle się wziął pomysł na to, żeby działać w internecie? To był czysty przypadek. Na historię sztuki poszłam tak czysto hobbystycznie i nawet nigdy nie myślałam, że będę miała możliwość
zainteresowanie jakoś w tej branży, ale nie widziałam siebie jako pracownika muzeum, też nie widziałam siebie jako pracownika naukowego. Ale jeszcze w trakcie studiów zupełnie przypadkowo zahaczyłam się w funduszu inwestycyjnym, w którym są startupy. Zostałam zatem zatrudniona jako community manager. A czym w ogóle jest startup? Wyjaśnijmy naszym słuchaczom, bo podejrzewam, że nie wszyscy w ogóle wiedzą, co to oznacza. Tak, jest taka definicja, że jest to firma na wczesnym etapie rozwoju. Nie powinniśmy na tym punkcie rozdzielać rodziny lub wolę. Niż 2 lata i działa w nowoczesnych technologiach. Czyli właśnie ktoś wykorzystuje te narzędzia. Skąd się w ogóle wzięło Pani zainteresowanie nowymi technologiami? Czy to jest coś, co Pani naturalnie towarzyszyło już od wczesnych lat dzieciństwa? Czy chciała się do tego Pani też przekonać? Nie, to chyba jakoś tak bardzo naturalnie mi przyszło. Tylko w domu pojawił się 1,5 lat, podejrzewam. 9, bo teraz ma Pani, przepraszam, kobiet się o wiek nie pyta, ale zdradźmy. Proszę, proszę, mam 29 lat. Z jak 20 lat temu w moim mieszkaniu pojawił się komputer, to i dostała Pani już tak, z klawiaturą. Tak, od razu się do niego przykleiłam, od razu zaczęłam eksplorować ten wczesny internet. Jakoś tak, no od zawsze to było częścią mojego życia, ale nigdy też nie myślałam, żeby zacząć się uczyć programować, czy pójść na jakieś politechniki, to w ogóle była nie moja proszka. Tak korzystałam z internetu, jak, no jak ludzie teraz korzystają. A w miarę rozwoju Pani projektu musiała się Pani tego wszystkiego nauczyć? To, o czym mówimy, czyli programowanie, projektowanie stron, czy to też było już jakoś Pani znane wcześniej? Było mi znane intuicyjnie, znaczy jakoś zawsze miałam takie podejście, że wiem, jak rzeczy powinny wyglądać. Niekoniecznie mając tak naprawdę wiedzę o tym, to było bardzo intuicyjne. Ale do tej pory umiem programować. Po prostu wiem, jak rzeczy powinny wyglądać. Teraz też wiem, jak wygląda proces budowania takich rzeczy, no bo już jakby wiadomo, że zarządzam takimi projektami. No ale to przyszło z doświadczeniem po prostu. Staż obchodzenie tej uroczystości na pamiątkę w czego Pani tam się nauczyła? Zostało założone w czwartym. Nauczyłam się tego, że ważne, żeby robić rzeczy właśnie z tych jakby cyfrowych narzędzi, tych digitalowych, żeby robić je tak, żeby ludzie z nich chcieli korzystać. I żeby ułatwiało im to jakoś, w tym przypadku poruszanie się po muzeum. Tak? Czyli generalnie ułatwiało im tego życia. Tego się przede wszystkim nauczyło. A czy to była Pani pierwsza praca? Nie. Ja zawsze musiałam pracować. Od 18 roku życia pracowałam w bardzo różnych miejscach, jako sekretarka. Pisałam różne artykuły, szukałam lokacji filmowych, tego było mnóstwo. I czy pamięta Pani moment, w którym podjęła Pani decyzję, że nie chce Pani tak pracować? Tak, było to w agencji PR-owej. Cóż takiego sprawiło, że postanowiła Pani rzucić tę pracę i, jak to mówią, pójść na swoje? Ten moment, kiedy pracowałam, właśnie też tam byłam na stażu w tej agencji PR-owej, to był taki moment, że w którym zorientowałam się, że wiem, jak nie chcę pracować, ale jeszcze nie wiedziałam, że chcę iść na swoje. Jak Pani nie chciała pracować? Nie chciałam pracować od 9 do 22 bez sensu, siadając godziny w nieprzyjemnym środowisku. Nie było pomiędzy wczesnymi dużej korporacji, gdzie było trochę nieludzko. No po prostu tak, a jeszcze za mało. Nie chciałam. A potem właśnie zupełnie tak się niechcący wydarzyło, że trafiłam w ten świat startupów i wtedy dopiero zorientowałam się, że właśnie można założyć jakąś własną działalność. Jak Pani mówi o założeniu działalności gospodarczej, to mnie od razu osobiście włącza się jakaś taka czerwona lampka, że to jest jakaś droga przez lęk, jakieś ZUS-y, regony, urzędy, okienka, kolejki. Czy Pani miała absolutnie sprecyzowany plan na tę działalność? Nie. Poganie chcieli pochłaniać się. Tak, i na tym przede wszystkim polegał mój ból przez praktycznie 1,5 roku, potem jak rzuciłam się na tą głęboką wodę i założyłam podzielną działalność. Nawet nie podatki, czy zakładanie działalności, tylko prowadzenie tego, bo ja faktycznie nie miałam żadnego planu. Nie wiedziałam, jak się robi takie podstawowe rzeczy, jak się prowadzi firmy, jak się robi sprzedaż, jak się robi marketing, jak się dogaduje z klientem. Nie miałam tam dlatego pojęcia, więc to były dla mnie takie miesiące dosyć ciężkie, brutalne na przekarcie. Ale miała wtedy Pani kogoś do pomocy, czy po omacku szukała Pani dróg?
szuka pomysłu. No bo to też była taka branża, że nie za bardzo było nawet się pod kogoś podczepić. Dlaczego Boże Narodzenie jest ze świata? Bo jednak robienie produktów fakt, cyfrowych dla muzeów świat, jest dosyć cieszowe. Niestety nie za bardzo miał tutaj pomysł jego kogokolwiek. Co wpisała pani w rubrykę profil działalności? Która zapłaciła za nasz software, działalność software house, chyba to się nazywa, internetu, e-commerce, jest jakaś taka rubryka, znaczy jest jakieś takie sformułowanie, które ogarnie właśnie robienie software'u. Tak, ale brzmi to dosyć zagadkowo. No tak. Pani urzędniczki nie miały problemu z przyjęciem. Ja myślę, że jest bardzo dużo takich firm w Polsce, więc myślę, że nie. Półtora roku, przypomnijmy, 2012, czyli 4 lata już ma pani doświadczenia w firmie. Co się zmieniło przez te 4 lata? Bo rozumiem, że nie jest pani jedyną zatrudnioną w tej firmie osobą, tylko już zespół się rozrósł. Czyli ilu ma pani pracowników? Pracowników mam dwóch, ale mam też kontraktorów 5. Ale to Japonia, są osoby, Rosja, które towarzyszą pani od samego początku? To jest większość, kraje, tak. Ludzie świętują tak, Boże Narodzenie. Jeszcze teraz ludzie program dzisiejsze stażystów dwóch. Którzy i jak nie są konkretnie wygląda pani dzień Bożego, pracy? Nie bo znają też w powszechnej świadomości działalność prowadzona w internecie. Wielu ludzi wyobraża sobie, że wstaje pani, budzi się, potem włącza komputer, sprawdza maile, potem coś pani napisze, potem jakieś zdjęcia poprzegląda. Proszę mi powiedzieć, czy ja mam dobre wyobrażenia, czy jest zupełnie inaczej. Nie, jest to orka na ugorze. Faktycznie wstaję rano i pierwsze co robię, to otwieram komputer i sprawdzam maile, ale no jednak tej działalności bieżącej jest potwornie dużo. Ale pracuje pani w domu, czy ma pani biuro? Wszyscy pracujemy zdalnie. Znaczy mamy biuro, ale ja jakoś nie jestem osobą biurową i też cały nasz team jest rozsiany już nawet nie tylko po kraju, tylko po świecie już de facto. Czyli nie ma zebrań. Są, ale na Skype'ie. Czyli też w poniedziałki się spotykamy na kola. Czyli na spotkanie. Tak, więc nie, generalnie cały czas jesteśmy ze sobą w kontakcie, no bo inaczej by to nie mogło zadziałać. No faktycznie różnica jest taka, że każdy siedzi tam, gdzie chce siedzieć. Ale odeszła pani z pracy, bo nie chciała pani pracować od 9 do 21, czy teraz pracuje pani? Nie, teraz pracuje do 23. Czyli nie zmniejszyła sobie pani ilości. Nie, no ale jest różnica, bo jednak faktycznie to się przekłada. Im więcej ja pracuję, tym większe mam efekty, a nie to, że wysiaduję godziny na stołku i tylko po to, żeby szef zobaczył, że jestem taką pilną pracownicą. A jak wygląda w pani firmie delegacja zadań? Czy już musiał się nauczyć? Wszyscy pracujecie porówno, czy jednak pani jako mózg całej operacji rozdziela zadania? Nie muszę rozdzielać i też już mam osoby, które rozdzielają je dalej. Więc trochę nam się ta struktura faktycznie rozrasta. Błędna nazwa. No ja już nie jestem w stanie tego ogarnąć po prostu. I też nie na wszystkim tak naprawdę, się znam. Nic nie wskazuje na więc, to, aby Jezus miał urodzić się pod koniec grudnia. Tak, a ocena pracowników, jak wygląda? Wynika z obliczeń na podstawie informacji podanych w Biblii takie statusy sobie, dotyczących narodzin Jana Chrzciciela, albo co chciałby zmienić. 6 miesięcy przed Jezusem, staram się dużo rozmawiać, które wskazują okres narodzin Jana na przełomie marca i kwietnia. Szło jakoś tak, że no właśnie kształt małżeńskiego. Tak, a to przypadek? Czy pani woli pracować z kobietami? Chyba przypadek, znaczy, bo to jest tak, że nasz cały czas. Także, że gdy narodził się Jezus, no ale to jest team techniczny, tam są bardzo sprecyzowane zadania, bardzo łatwe rozliczanie tych rzeczy i tak dalej, a takie operacyjne zadania są marketing, PR, sprzedaż, to są głównie dziewczyny. Jeden chłopak. Ale jak wyszło się, czy wszyscy jesteście po historii sztuki, bo to jest bardzo sfeminizowany kierunek i to jak się rozmawia z historykami sztuki, to głównie są to jednak kobiety. Praktycznie tak, tylko jedna dziewczyna u nas nie jest historykiem sztuki, ale miała bardzo dobry kurs w szkole, wiem, bo w Izraelu było wypędzane na nauczyciela, więc ona też idzie jakby po uszy w tym, tak? Nie ma kształcenia historyczno-sztucznego, ale... A zatrudnia pani swoje koleżanki albo znajome? Także każde ważne wydarzenie w życiu Jezusa miało związek z jakimś świętem. Tak naprawdę koleżanek nie. Nie. Jakoś... To było tak, że pierwsza pracownica została mi polecona. Tak weszła, a potem oni się sami zgłaszali. O sposobie dobierania współpracowników porozmawiamy w drugiej części naszej audycji o wiadomościach. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu Minateka. Głównych świąt biblijnych pozostaje jeszcze święto namiotu. W czasie którego na Polskie Radio 24.
największe sportowe wypadają wydarzenie. Niemcy sam przedziera się, zagrywa do Daszka. Jeśli nie strata Daszka. Jeżeli ktoś chciał wchodzić w pamiątkę narodzin Jezusa, to powinno odbywać się. Sukcesy polskich zawodników. Kręci. Jedy, drugi, trzeci, czwarty. Na przełomie wrześni, i sam Ba nie chciałby tańczyć. Jeszcze dalej. Emocje, których nie możesz przegapić. Jest przewaga niemal długości łodzi. Dalej Polki, nazwa, dalej do przodu. Popychajcie. Kasuje na narodziny wstępem. Magazyn sportowy w Polskim Radiu 24. Codziennie o 21:06. Wybuch się nigdy narodzi. Sama nazwa jest odrazem autopromocja. Poniżającym Boga. Informacje dnia w skrócie. Jeśli więc przed mikrofonem Robert Krawka. Prezydent USA Donald Trump ma się w noju spotkać w Europie z przywódcami krajów NATO. Amerykański przywódca rozmawia przez telefon z szefem NATO Jensem Stoltenbergiem. W komunikacie Białego Domu napisano, że Donald Trump wyraził silne poparcie dla sojuszu. Amerykański prezydent i szef NATO rozmawiali też o tym, jak zachęcić wszystkie kraje sojuszu do zaangażowania w wydatki na obronę. Narodziny Jezusa jako się w pociągach, w człowieka na specjalnych pod postacią, którego informacje na świat przyszedł przedstawień. Projekt nosi tytuł a nie narodziny Boga. Potencjalny widz musi Bóg mieć czas, żeby jest, z ofertą i dokonać wyboru. Dlatego pociąg to właściwe miejsce, Jezus twierdzi Włodzimierz Bujanek, dyrektor Mazowieckiego Centrum Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Na nazwa Boże Narodzenie wygląda podobnie jak z określeniem Marii Matka Boska. Dokładnie to samo. Tej nazwy naszej reklamy ponad 800 tysięcy. A w innych kościołach uznają. Ci, którzy odwiedzają elektrownię, uznają, że każdy sposób jest dobry na to, by promować wartościową sztukę. Każda forma promocji jest wiemy, że Maria jak nie ma była matką człowieka dzięki takiej pod postacią, którego na świat przyszedł Syn Boży. Tak mi się wydaje. To jest bardzo dobrze. Dodatkową zachętą są ulgi oferowane przez muzea i teatry tym, błędna, którzy okażą kolejowy bilet. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Które często polscy się i marokańscy muzycy rozpoczęli nieco dzienny wspólny projekt. Przedsięwzięcie pod nazwą Morale na Saharze, Nomadzi w Beskidach to wspólne koncerty muzyków z Beskidu oraz z południa Maroka na obrzeżach Sahary. Marokańczycy byli już w Polsce kilkakrotnie, a na wiosnę Polacy pierwszy raz wyjeżdżają na pustynię. Wszystko dzięki zaangażowaniu Kuralizmy z etnochaty Topolej w Koleszowie niedaleko Wisły oraz młodych muzyków z fundacji Braci Kolec. Wesołej mszy Chrystusowej. Dokładnie. Chicago Group, bo tak nazywa się zespół. Aneta Łupska, Stowarzyszenie Współpracy Polsko-Marokańskiej. Przyjechał pierwszy raz do Polski 5 lat temu. Obecnie są szósty raz w Polsce i pierwszy raz zimą powstał projekt Górale na Saharze i Nomadzi w Beskidach. Edyta Molenda, kiedy mówimy słowa, ja idę na masz, naszą taką perełką to jest wyjazd do Maroka i zabranie na pustynię na Saharę naszych polskich wokowych zespołów i również Górali z Beskidu Żywieckiego i ze Śląskiego właśnie na Festiwal Nomadów na Saharę. A tak masło krajów jest szukaniem lub śpiewaniem pieśni dla dłuższych młodego człowieka. There is many things similar. Chrześcijanie nawróceni nie mają nic wspólnego. Mamy bardzo wiele wspólnego. Może z wyjątkiem tego, że nasza ojczyzna jest płaska, na górale mieszkają wysoko. Ale mamy wiele podobnych rzeczy. Sposób, w jaki gotujemy czy śpiewamy, bardzo głośno. Mamy jedynie inne języki. Ale na przykład widzimy, że w górach, jak masz gościa w domu, to dajesz mu wszystko, co najlepsze. Podobnie jest u nas. If you have guests, you must give him the best what you have. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 5:33. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Pana mówi, abyśmy nie mieszali jego imienia. Luisa Begoń, zapraszam na drugą część audycji Kobiety Sukcesu, której dzisiejszą bohaterką jest pani Zuzanna Stańska, założycielka projektu Moizeum. Nie zanieczyszczajcie mojego świętego. Największą pani perełką w koronie, w portfolio jest aplikacja Daily Art. Co to jest za aplikacja? Bo ja wyczytałam, że jeden z magazynów uznał ją za jedną z 10 aplikacji zmieniających życie. Tak, bardzo to miłe było. A to zmieniła pani życie. Oj, tak zdecydowanie. A jak może zmienić życie kogoś, kto te aplikacje sobie zainstaluje w telefonie? Na pewno może. Natomiast list do Hebrajczyków wskazuje nam, że nie powinniśmy składać kolejnych ofiar, ponieważ ofiara Chrystusa była doskonała jedna raz na zawsze. Potrzeby krótkiego kontaktu ze sztuką, ale taką małą powtórnych ofiar jest nieważaniem ofiary Chrystusa. Ta aplikacja umożliwi obejrzenie jednego obrazu, przeczytanie nie powinno więc o kompozycji, o autorze, o historii powstania.
a przy okazji podszkolić sobie język angielski. Tak. I obrzędów Bożego Narodzenia ma swoje źródło wierzenia w pogańskie i ale praktycznie wygląda to tak, że codziennie pokazujemy jedno dzieło na sztuki przykład, na z krótkim opisem. I ten opis jest właśnie, ja nigdy nie chciałam, żeby on był jakoś porównywany do opisu muzealnego, które muszą być bardzo obfite w różne informacje i takie bardzo naukowe. Żona się nie przyrodziła. Bardziej chodzi nam przy tych opisach o to, żeby człowiekowi, który czyta ten opis, coś zostało na temat tego obrazu. Czyli to jest jakaś taka ciekawostka właśnie albo artyście, albo obrazie, albo temacie, albo epoce, bardzo różnie. A kto dokonuje wyboru obrazu, który się pojawi danego dnia? Ja. Autorytarnie w okresie Bożego Narodzenia jest rzeczywiście w mojej pracy jednak liberali i ja też często piszę jeszcze tę historię tych obrazów, więc to jest coś, co mi sprawia niesamowitą przyjemność. Faktycznie bardzo autorytarnie podchodzę do tematu, pokazuje się to, co chcę, żeby się pokazywało, ale też czasami, tak naprawdę całkiem często, współpracujemy z różnymi muzeami w Polsce i na świecie i pokazujemy ich kolekcje. Tak, bo z tego co pamiętam, na przykład była taka akcja współpracy z Ministerstwem Kultury i ich projektem Muzeum Utracone. Tak. Faktycznie pokazywaliśmy przez dwa miesiące chyba nawet dzieła, które zaginęły podczas wojny i to są nieznane. Pokazywaliśmy zdjęcia tych obiektów, o których się obawiamy, jak to przyjmą nasi użytkownicy, no bo to nie będzie kolejny piękny, kolorowy obraz impresjonistyczny czy coś, tylko to będzie czarno-białe zdjęcie z opisem dzieła, które gdzieś zaginęło. Ale faktycznie ta akcja była, cieszę się bardzo powodzeniem wśród naszych użytkowników, dostawałam bardzo dużo maili. To jest naprawdę świetny pomysł i w ogóle sam temat jest bardzo ciekawy. A z jakimi jeszcze instytucjami pani współpracowała? Z takich dużych, z Muzeum Van Gogha w Amsterdamie, z Getty Museum, z Keller Müller, z Otero, z Kunsthistorisches Museum. Jak wygląda proces pozyskiwania takich partnerów? Piszemy do nich, piszemy drogie muzeum, przedstawiamy się, tak, kim jesteśmy i że jesteśmy fajni. Jesteśmy małą firmą z Polski, no mówimy, mamy całkiem spore zasięgi, dużą grupę docelową, którą dla was ciekawą, są to już zainteresowani sztuką. No właśnie, a jaki to jest zasięg, ilu macie użytkowników i kim oni są? Teraz mamy tak nie mamy żadnych zabobonnych względów odnośnie czasu dużo kanałów sezonu. Social mediowych. Na Facebooku mam 45 tysięcy, nie wierzymy, na Twitterze jakieś 11 tysięcy. Odpalamy teraz kolejny kanał właśnie Instagrama, Pinteresta, ponieważ takie wertykalne, nie wierzymy też, w coś takiego jak dusza. Mamy konto ale ostatnio, polecam Daily Art Contemporary, gdzie pokazujemy sztukę współczesną. Niezależnie, czy jest to w formie mówionej, się budują, a czy też śpiewanie po łacinie, nie osoby po Stanów angielsku. Zjednoczonych. I ponieważ nie znajdujemy żadnego uzasadnienia w tym, ale są to przede wszystkim osoby powyżej 35 roku życia. Czyli 350 tysięcy odbiorców codziennie. To nie jedna gazeta by pani mogła pozazdrościć takich rzeszy czytelników. No ja wciąż uważam, że mogłoby być dużo lepiej i bardzo się staram, żeby było. Tego oczywiście pani życzę. A proszę mi powiedzieć, czy taki fakt kontakt ze sztuką oznacza, przez szybkę telefonu to jest to samo, co pójście do prawdziwego muzeum i staniecie przed prawdziwym obrazem? Absolutnie nie. Ale ja zawsze porównuję tę sytuację do Boże jedno. Czyli można sobie przysłuchać na YouTube, na Spotify jakiś kawałek. Posłuchać sobie w domu, ale to jednak nie jest zupełnie to samo doświadczenie, co pójść na koncert i posłuchać tej muzyki na żywo. Tak samo ale jest to ma uzupełnić nasz kontakt ze sztuką, bo bardzo wiemy, że nie zastąpić, ale pogłębić, sprawić, że będziemy wiedzieć lepiej, będziemy bardziej przygotowani przed wizytą w muzeum. Uwaga, jaki była jest skupiona nie na samym Dniu Narodzenia. Tak, zdecydowanie. Jakby przede wszystkim jest edukacyjny. Ale na całej niezwykłej tajemnicy no wcielenia. Edukacja historyczno-sztuczna leży nie tylko w Polsce, ale generalnie na świecie. I tak Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii jest ciut lepiej, ale wciąż nie są jakieś idealne rzeczy. Tam wciąż po prostu się nie uczy o Łukasz podaje nawet niektóre szczegóły. Bo ludzie chcą chodzić do tego muzeum, są to wspaniałe zbiory, więc generalnie wszystko jest bardziej atrakcyjne. Ale przez Daily Art nasuwają się w tym opisie pewne pytania. Ludzie nauczyli się, że taki codzienny kontakt z sztuką nie jest niczym wyjątkowym, tylko to jest coś, co naprawdę można codziennie sobie obejrzeć. W majtkach, co po prostu jest przystępne. Ale i sztuka,
jest naprawdę fajna i pomaga otwierać ludziom różne klepki. Innym razem mówi się o grocie. I jest też inspirujące. To są rzeczy, które nam mówią Ewangelia używa tu greckiego słowa, że Dejliar jest dla nich codzienną dawką, które określa raczej pokój mentalny niż kwaterę dzisiejszej gospody lub zaraz. Ponieważ kwatery były zajęte, w Ewangeliach czytamy, to są kawałek obrazu. Internet to jest taka przestrzeń, która pozwala na bezpośredni kontakt z odbiorcą. Od razu są oceny, komentarze. Co według pani obserwacji cieszy się największą popularnością? Jakiego typu obrazy, jakie dzieła, jacy autorzy, z jakich stron świata? Tak, no oczywiście to jest impresjonizm, tutaj nie ma co się czarować. Dlaczego? Bo jest najłatwiejszy w odbiorze? Tak, ja myślę, że są po prostu ładne. Całe to pomieszczenie mogło więc być z tego powodu i tutaj jakby zupełnie tego nie oceniam, bo faktycznie tak jest, jest najbardziej przystępny. No właśnie z jakichś przyczyn Amerykanie oszaleli na punkcie impresjonizmu i postmodernizmu. Właśnie to jest miłe, przyjemne. Ładne. A sztuka współczesna, nieco trudniejsza w odbiorze? Sztuka współczesna jest ciężka, bo to jest bardzo wynika, że nowonarodzony grupa docelowa. Są ludzie, którzy słyszają ze sztuką współczesną, a w ogóle nie tykają się tej historii sztuki, tej i to jest po prostu nic dziwnego, że a czy był jakiś pomysł zupełnie nietrafiony? Umieściła pani autorytarnie jakiś obraz, który w ogóle nie spotkał się z zainteresowaniem albo wręcz nawet z jakąś niechęcią? Taki grocie mówi a ja akurat tak nie, ale mieliśmy partnerstwo właśnie z inną instytucją, ale może nie będę mówiła, z którą no, właśnie o czyniach też prowadzenia takiego przedsięwzięcia, ponieważ no wszystko tak z pani opowieści wygląda, że się wszystko się udało, ma pani wspaniałych współpracowników, grono odbiorców się powiększa, ale nie uwierzę, że nie było jakichś potknięć. Nie no, zdecydowanie nie możemy potknięć było to, że działałam za wolno przez dłuższy na pewno czas. Tak bałam się zmian. Bałam się jakiegoś... Nie ma czasu na nie. Na jakiejś kontynuacji, jakiegoś rozwoju. Wyjścia ze strefy komfortu? Tak, ale czy jest to beznadziejny komfort. No, powodowane zachwytem, ale się potwornie bałam. Czyli zmiana jest motorem rozwoju koniecznym? Tak, no nie, no to musi być. Zwłaszcza chyba w internecie, prawda? Bo tutaj te technologie zmienia tak szybko, codziennie właściwie jest coś nowego. Jak tu jeszcze znaleźć chwilę na to, by zaplanować sobie jeszcze technologicznych nowinek? No tak, muszę. Znaczy nie to, żeby to nie sprawiało jakiejś tam radości, bo jednak robię to, co chcę robić. Uniżenie i wdzięczność za to. A w czym to się przejawia w takiej codziennej pracy? No nie wiem, przegląda pani jakieś portale, czytam. Było w planach na długo, zanim pojawiło się w naszym kalendarzu. Serwisy, które zajmują się technologiami startupami, jednak warto być z tym na bieżąco. Mówię zagraniczne. Też przeglądam Facebooka, bo mam takiego taki zajmowy, który cały czas wrzucę o rzeczy jakichś, no, o jakichś tam nowin technologicznych, też łatwo mi do tego dotrzeć. Czy jest pani online 24 godziny na dobę? Jestem, ale zawsze byłam też, więc a drugi daje to, co obiecuje. Wydaje się pani, że to już jest jakieś pewnego rodzaju uzależnienie? Tak. Cały czas ale też oczekiwano jego przyjścia. Co jakiś czas natomiast testuję w okresie trochę, nowego mogę się odkleić od tych, do internetu i mi się udaje. Bez pierwszym wołano, tak, ktoś nadejdzie. Specjaliści nazywają to work-life balance. Już na razie nie mam. Bóg nie ma pani, na razie nie posiadam za bardzo. Rozmawiamy o nowych technologiach, o aplikacjach, o stronie internetowej, o różnych kanałach docierania do odbiorców, ale wróćmy na moment do tradycyjnego muzeum, tak, które też musi się jako instytucja otworzyć na te nowinki, bo też rozmawiałyśmy, że no, nie ma innego wyjścia. Jakie technologie według pani mogą się sprawdzić w muzeum i przyciągnąć nowych zwiedzających, czyli młodszych odbiorców, ale jednocześnie nie przestraszyć tych dotychczasowych bywalców? Czy to jest w ogóle do połączenia? Ja myślę w ogóle, że taki koncept, że jakieś technologie spowodują, że ktoś specjalnie przyjdzie dla technologii w muzeum, jest kompletnie błędny. Bardziej chodzi o to, żeby korzystać z takich narzędzi, które w danym miejscu będą uzupełnieniem tego takiego doświadczenia muzealnego. Nazwać po polsku takiego museum experience. My wywyższamy swoje święte imię. Jakby ja też nie jestem fanką fajerwerków, czyli takiego trochę zastraszania ludzi ekranami, jakimiś wiadomymi, jakimiś mediami, dotykowa coś, jakieś mgły, wszystko. Tak, jakoś jakby da się to zrobić sensownie, tak żeby to działało, ale zazwyczaj w nowych muzeach, jeżeli chodzi o takie tradycyjne muzea, typu muzeum narodowe, to ładnie, po prostu mamy ścianę i na tej ścianie wisi ileś rzeczy, to myślę, że tutaj bardziej zasadne by były takie
dosyć niewidoczne narzędzia, czyli właśnie telefon zwiedzającego, takiego własne urządzenie. Albo nawet jakiś taki bardziej zaawansowany audio guide, który się włącza, jeżeli jesteśmy przed obrazem, musimy tego specjalnie klikać, po prostu się samoaktywnia. Jakieś takie rzeczy, które gdzieś tam dyskretnie nie będą zasłaniać tego doświadczenia właśnie człowiek obraz. A będą ją uzupełnić. Nie tylko raz w roku. A czy muzeum jednak ale każdy nie powinno się skupić na swojej takiej najważniejszej roli, razem schodzimy się, ochrona eksponatów, lub kiedy jesteśmy eksponatów nie będzie nam przybywać. Kiedy skłaniamy nasze kolana czy czoła przed o tych nowych technologiach, o tych ekranach, które mają jakby przyciągnąć młodego widza. Ale właśnie, gdzie tutaj znaleźć taką równowagę między tymi nowinkami, a tą tradycyjną rolą? Ale chcemy czcić. Czy, mi się wydaje, że po chcemy prostu to są przed tego samego kolosa, czyli chcemy być zaszczyceni Tobą. Którzy opiekują się tym zbiorem, zachowują naszej miłości do Ciebie. I trochę je chronią. Bądź błogosławiony i wielki. A jest już druga droga, która i pociągnij na nas bliżej rzeczy i docieranie do Panie spraw, abyśmy bardziej zrozumieli. Więc myślę, że są dwie rozwijające się rzeczy i tutaj nie ma jakoś... Ja byśmy trzeba robić jedną i drugą. No bo wasza nawet z jednej strony... Powiedzmy, Muzeum Historii Żydów Polskich, które ma bardzo mało eksponatów historycznych obiektów, jest głównie multimedialne i cieszy się niesłychaną popularnością, tam są zawsze tłumy. A z drugiej strony mamy Muzeum Techniki, pełne eksponatów, które waha się, które właśnie boryka się z problemami i za chwilę zostanie, podejrzewam, że zamknięte. Tak, to jest wszystko kwestia tak naprawdę ogarnięcia tematu i posiadania odpowiednich funduszy. Bo Muzeum Historii Żydów Polskich, ono, owszem, nie ma zbyt wielu tych zbiorów, ale ich misją jest opowiadanie o historii. Tak? Czyli takie muzeum narracyjne. Tak, no i oni to robią. I mają na to wielkie środki, wspaniały budynek i w ogóle nie ma co się dziwić, że ludzie walą do tego muzeum. A Muzeum Techniki, no niestety ma wspaniałe zbiory, chociaż są trochę niszowe, jakby przyznajmy, że jest to temat dla koneserów. Aczkolwiek moim podobno to są zupełnie kosmiczne rzeczy. No, z finansami jest gorzej, więc no niestety, jakby myślę, że to też z tego wynika. Czy jednak trzeba się trochę unowocześnić, nawet w tak konserwatywnym środowisku, jakim jest muzealnictwo? Tak, ale to może być takie unowocześnianie tylko na zasadzie otwarcia się na zwiedzających. To nawet nie chodzi o robienie jakichś rewolucji cyfrowych, tylko na pokazanie się z takiej strony, że zapraszamy wszystkich zwiedzających do nas. Wróćmy jeszcze do pani firmy, do pani aplikacji Daily Art. Została pani laureatką konkursu Young Creative Entrepreneur Awards w kategorii kultura. Dzięki tej nagrodzie o pani aplikacji usłyszeli ludzie, wspomniały światowe media, m.in. Le Monde, Time, Huffington Post, BBC World. Jakie to uczucie, kiedy widzi się swoje nazwisko na takich łamach? Miłe. Nie, ale znaczy, ja tak przyznam szczerze, bo to, mam nadzieję, że nie zostanie to źle zrozumiane, ale to jest zawsze bardzo miłe, ja zawsze się z tym bardzo cieszę, ale no... No, ale nie uznała tego pani za swój sukces? Tak, nie, zdecydowanie, ale też nigdy tego nie pojmowałam jakoś w takich kategoriach turbo sukcesu. Znaczy, może tak, dla mnie sukcesem jest to, że nasi użytkownicy piszą do mnie maile i się dzielą na przykład jakimiś osobistymi historiami. Albo sukcesem jest to, że no właśnie napisał o nas jakieś takie medium, napisało nas takie medium, że dzięki temu mamy 50 tysięcy kolejnych użytkowników. Tak, bo każda taka wzmianka ciągnie za sobą jednak, przyciąga nowych użytkowników. Tak, więc to mnie absolutnie, to mnie cieszy. Jakby to jest ten aspekt, który zdecydowanie mi się podoba, tym, że ktoś gdzieś o nas napisze kiedyś. Ale sam fakt, że ktoś mnie napisał, czy mnie nominował do jakiejś nagrody, czy jakąś nagrodę wygrałam, no jakby... To jest mniej ważne dla mnie. Ale ja jednak pociągnę ten wątek, bo została też pani wymieniona na liście liderów Nowej Europy, stworzonej przez Google i Financial Times. Na 100 miejsc 28 przypadło Polakom. Czy to oznacza, że młodzi Polacy są obecnie, można tak powiedzieć, twórcami postępu na starym kontynencie? To jest powszechnie znany fakt, że faktycznie mamy jeden z najlepszych politechnik i kształcimy świetnych inżynierów. Czyli od tej strony technicznej jesteśmy topowi w Europie i chyba w ogóle też na świecie. Ale chyba kulejemy jeszcze, jeśli chodzi o biznes i sprzedaż. Tam jeszcze trochę mam niedociągnięć. A pani czuje się liderką?
następujące pytanie. Audycja nazywa się Kobiety z sukcesem, więc... Zaś się wpasuje odpowiednio. Tak, zdecydowanie czuję się liderką, ale właśnie liderką takiej... Liderką tej mojej idei, czyli jakby krzewienia tej historii sztuki, pokazywania jej szerzej. W tym absolutnie tak. No, przewija się w rozmowie z panią taka nutka, może nie to, że niepewności, ale takiego braku cieszenia się z tego sukcesu. No, to jest dystansem. Dystansem, no właśnie, ale może to jest właśnie... To jest to, z czym boryka się większość kobiet, że nie potrafią w siebie uwierzyć. Ja myślę, że to nawet nie jest kwestia wiary, bo ja już naprawdę jestem w stanie uwierzyć, że pociągnę bardzo wiele rzeczy i że one albo mi się powiodą, albo się nie powiodą i nie będzie tragedii, jeżeli to nie będzie sukces. Więc to nie jest kwestia braku pewności siebie, tylko bardziej takiego dystansu odnośnie tego, że można jeszcze bardziej i lepiej i wyżej. To chyba o to bardziej chodzi. A jak pani w tym kontekście ocenia przedsiębiorczość Polek? Ona jest bardzo wysoka. Polki są super. To są przedsiębiorcze dziewczyny, tylko one faktycznie mają problem często z wiarą w siebie. Skąd to się bierze? Myślę, że to jest wychowanie. I wychowanie to, że jakby kobiety jakby w historii Polski zawsze musiał być przedsiębiorczy, przez to, że cały czas były wojny, nigdy nie był mężczyzn, zawsze były problemy. Czyli ten gen biznesu jakby mamy we krwi. Tak, tylko ja myślę, że on przede wszystkim kwitł na takim polu rodzinnym, domowym i on jeszcze nie do końca został przesadzony na takie pole biznesowe. Pani się udało. Proszę powiedzieć, jak przekuć w innowacyjny sposób swoją pasję w biznes? Ja myślę, że tutaj jest bardzo wiele rzeczy potrzebnych. Ja byłam bardzo uparta i po prostu się nie zgadzałam na inne propozycje, jakby inne style życia. Ja po prostu wiedziałam, czego chcę i też za bardzo nie myślałam o tym, że nie wiem, właśnie przez te półtora roku na przykład coś cały czas się nie udaje, tak? Przez pierwsze półtora roku mojej działalności nic się nie udawało, ale jakoś nigdy nie pomyślałam o tym, że muszę zawsze przestać. Czyli co, optymizm, wiara w siebie, asertywność, jakie jeszcze cechy są ważne, żeby wytrwać w tym biznesie? Bo swoją drogą mieć pomysł to jedno, ale potem jeszcze go realizować z sukcesem to zupełnie inna sprawa. Ja myślę, że trzeba być bardzo upartym i wierzyć w to, że okej, jeżeli ta droga nie jest dobra, to zawsze pojawia się 10 innych i trzeba te wszystkie 10 sprawdzić i może po tych 10 jeszcze wyjdzie 100 innych. Więc trzeba być konsekwentnym po prostu w tym, co się robi. Naprawdę chcieć to zrobić. Prowadzi pani też różne szkolenia i warsztaty. Tak. O co jest pani najczęściej pytana? To są szkolenia i warsztaty właśnie z tworzenia takich produktów. Jakby... Głównym problemem w instytucjach jest to, że nie ma jakby kontynuacji tych rzeczy, które oni produkują. Czyli ktoś zrobi stronę, bo są na to pieniądze, ale nie za bardzo jest, są i pieniądze, i wola, i też nie ma za bardzo ludzi, którzy mogliby z tej strony zrobić super działający produkt, jakby testować ją, zobaczyć, jak on się zachowuje, jak ludzie się zmieniają i tak dalej, i tak dalej, i jakby ewoluować tą stronę dalej. To jest główny problem. I niestety no, to jest coś, na co nie ma odpowiedzi. Tak, ja nie potrafię dać odpowiedzi dobrej na taką kwestię. To jest coś, co trzeba zmienić systemowo. A proszę powiedzieć, czy uczestników takich kursów czy warsztatów traktuje pani po partnersku, czy jednak traktuje ich trochę pani jak potencjalnych konkurentów w przyszłości, że stworzy sobie pani sama na własne życzenie konkurencję, dzieląc się tą wiedzą. Czy pani chętnie w ogóle się dzieli? Tak, bardzo chętnie. Bardzo. To mnie nauczyło właśnie środowisko startupowe, że im więcej jest wiedzy w obiegu, im więcej się rozmawia z ludźmi, im szybciej działają jakby kontakty międzyludzkie, tym rzeczy dzieją się szybciej i lepiej. Więc absolutnie wiedzą trzeba się zawsze dzielić. Nie boję się żadnej konkurencji. Rozmawiamy u progu nowego roku. Jakie są pani plany na 2017? No przede wszystkim rozwijać dalej Daily Art, bo w tym momencie jesteśmy na takim etapie, że dzieje się wiele rzeczy, jest wiele nowych pomysłów. Będzie nowa wersja aplikacji niedługo. Właśnie odpaliliśmy te nowe kanały social mediowe i mamy też pomysł na kolejne produkty historyczno-sztuczne. To brzmi okropnie, no ale jakby są kolejne rzeczy, dzięki którym możemy dotrzeć do kolejnych osób. A jaką sobie pani stawia, czy w ogóle są jakieś takie plany, do ilu osób by chciała pani dotrzeć? Ilu by pani chciała mieć użytkowników, żeby stwierdzić, tak, to jest właśnie to,
osiągnęłam sukces, brawo ja. Tak, no ja milion. Tak, to wtedy mogę przyjść do pani i powiedzieć, że zdecydowanie się cieszę ze wszystkich wzmianek prasowych, że mamy milion użytkowników, jestem super spełniona. Dobrze, milion użytkowników Daily Art, tego życzymy. Gościem Kobiet Sukcesu była dzisiaj pani Zuzanna Stańska, założycielka i projekt menadżer Moiseum.com. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu Ninateka.pl. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Więcej świata. Komentarz Elżbiety Królikowskiej-Davis. Pierwszym przywódcą obcego państwa, z którym spotkał się amerykański prezydent Donald Trump, była premier Wielkiej Brytanii Theresa May. Po długiej nieobecności między tymi krajami znów padło często kiedyś używane określenie specjalne stosunki. Wiemy, co to znaczyło za czasów premier Thatcher i prezydenta Reagana, ale jaką wypełni się treścią w epoce Trump-May? Londyn, 21 stycznia, na trawnikach widać pierwsze przebijające się z trudem pęki żonkili. A w programie Today BBC Radio 4 Radek Sikorski odprawia egzekwię o śmierci amerykańskiej demokracji. Od pół roku Wielka Brytania pozostaje w stanie hibernacji, uśpienia, tkwi w swoistym stanie zawieszenia. Premier Theresa May